Cześć, witajcie z tej strony Indie Gralny, a przed wami 28 odcinek z gry Plants vs. Zombies edycja gry roku. Moi drodzy, ostatnie 3 odcinki to był, można powiedzieć, taki wstęp do tej nowej gry plus, ponieważ rozegraliśmy sobie pierwszą, chyba taką najbardziej charakterystyczną minigrę, czyli zombotany, czyli botaniczne zombiaki. Zombiaki z głowami roślin. Rozegraliśmy sobie pierwsze przetrwanie i rozegraliśmy sobie puzzle. To były ostatnie 3 odcinki. No i dzisiaj kolejny odcinek, kontynuujemy to. No i będziemy dążyć do tego, żeby ukończyć wszystkie minigry, wszystkie wyzwania i wszystkie przetrwania wraz z endlessami. Trofea myślę, że sobie zostawimy na koniec, bo tak naprawdę samych tutaj trofeów na osobny odcinek znajdzie się na pewno. No na pewno znajdzie się na osobny odcinek. Będziemy robić ten Endless. To będzie na osobny odcinek. W Wazołamaczu. W Ja Zombiak też będzie osobny odcinek w Endlessa. Przejść zwykły poziom na dachu, nie korzystając z roślin katapultowych. To też możemy zrobić na osobnym odcinku, jako, no nie wiem, jakiś poradnik czy coś. Odkryć zombiaka Yeti, no to też będzie na osobny odcinek, a dopiero po skończeniu gry. O, i to jest bardzo fajne. Ukończ poziom rozgrywany za dnia, używając wyłącznie grzybów i ziarenek kawy. To będzie też jako osobny odcinek. Trwaj 20 grup czysty, aha, okej. Okay. Aha, bo to jest achievement, żebyśmy przeżyli 20 fal wędla się na survivalu. Wychodzą drzewo mądrości. No i takie rzeczy sobie stawimy na kolejny odcinek, ale najpierw trzeba na to wszystko zarobić. Moi drodzy, Zengarden podlewamy, bo to już będzie chyba Zengarden, który osiągnie pełną wielkość i będziemy mogli to wszystko tutaj opylić. Więc będziemy na plus na pewno z pieniędzmi i może coś sobie dzisiaj kupimy początkiem tego filmu. Szczerze to sam nie wiem, czy do tego dojdzie. Ale zobaczymy, ile najpierw zarobimy. Najpierw sobie podlejmy tutaj wszystkie nasze kwiatuszki. W dzisiejszym odcinku rozegramy sobie minigrę kręgle, czyli minigrę, którą już graliśmy kiedyś, ale teraz sobie zagramy drugi raz. Kręgle będą poświęcone oczywiście na cały jeden odcinek, żeby oddzielić te inne minigry na inne odcinki. Uwaga, nawóz! Nawóz! Mamy kryształ! Mamy kryształ! Nawóz! Mamy kryształ! Nawóz! Mamy kryształ! Jedziesz, jedziesz! Dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dwaj, dwaj. Nawóz, mamy kryształ. I nawóz, mamy kryształ. I możemy teraz te roślinki sprzedać. 100 złotka, 100 złotka. 3000. 3000 i mamy, moi drodzy, 30 tysięcy. Co nam to daje, słuchajcie? No na pewno możemy sobie kupić 9 slotów. Albo grabie. Na początku myślę, że sobie zainwestujemy w grabie. Nie będziemy na razie nic kupować. Choć w sumie te roślinki podstawowe bym sobie przynajmniej kupił, żeby nie żałować na zakupach. To od razu sobie je tutaj podlejemy. A jeszcze nawóz trzeba kupić, kurde. Jeszcze nawóz. Odlejemy sobie je od razu. I rozpoczniemy sobie tą minigierkę. No dawajcie. Mamy nawóz. Mamy nawóz i mamy nawóz. No,
Wreszcie, nareszcie udało się. Możemy rozpoczynać minigrę Orzechowe Kręgle. Tak, to jest minigra, którą już kiedyś graliśmy na początku gry, ale jest to teraz troszkę trudniejsze, troszkę dłuższa z dodatkowymi zombimi. Więc zobaczymy. Na początku poczekajmy sobie, aż nazbiera nam się tutaj troszeczkę. Niech te zombie sobie wyjdą na spokojnie. Nie śpieszymy się. No, Zen Garden to jest akurat bardzo fajny dopełniacz czasu. Dobra, nie trafiło w tego zombiaka. Nie trafiło w Nidora. Użyjmy sobie czerwonego orzecha. Żebyście zobaczyli, jak on działa. On sprawia, że wybuchają, jak cherry bomb sprawia, że wybuchają wokół. 3 na 3. Siup. 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 I jeszcze raz siup. Tego sobie zostawimy, niech on sobie wyjdzie. No chyba, że chce być zombiakiem z przyszłości, to założymy im okulary. A ten to nie jest zombiakiem z przyszłości, o dziwo. Przeskoczył, skubany. Ale... Wow. No tak. Odbiło się. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. O, dostali podwójne. No to fajnie, że opuściłem tu tyczkę. Przeskoczysz? Przeskoczył, ale się dał zbejtować, ty. Ziombel. Ten też. Ha. No i to jest fajne, że można użyć jednego orzecha na dwóch. Teraz zobaczycie coś fajnego. Puszczę tu orzecha. Bum. No, nie dostał niestety. Ale puścimy mu tej czerwonego orzecha, żeby nie puścić za dużo tych zwykłych. Dobra. W porządku. O kurde, idzie dwóch tyczkarzów. Ale oczywiście zbejtować się dali jak zwykle. Idzie pierwsza fala zombiaków. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Simpsonowa idzie. Ała. Jezu, miałem brzuch, boli dzisiaj, co jest. Uwaga, mamy tur. Tu będzie też tur. Ty zginiesz. Proszę bardzo. O nie. Ile ich tam idzie? No poczekajmy sobie, no. No tak jak mówię właśnie. Chyba, że zrobimy to w ten sposób. No właśnie. I teraz wszystkich tych wyeliminowałem. Wiaderkowych kolegów. Bum. Bum. Trochę zarobimy przynajmniej przy tym. Bogatsi będziemy.
Myślę, że mogę puścić tego kubańca. No, jak sami widzicie, idzie ich więcej. Ta minigra, która była w fabule, w przygodzie, była dużo krótsza. Zwłaszcza, że ta minigra ma swoją drugą część jeszcze. Daleko, daleko, jak przejdziemy, to będzie jeszcze druga część, gdzie będą takie gigantyczne orzechy, co będziemy mogli puszczyć. Takie, co walą całą linię. Ale powiem wam, że się robi aktualnie niebezpiecznie, więc ja sobie użyję tutaj tego, że... Dobra, musiałem troszeczkę użyć siły na nich. Tyk. No idźcie. Ten achievement z tymi kręglami to ja mam oczywiście. O nie, zapauzowałem grę. Na to kurwa. Ale bardzo dużo monetek z nich wypada, już 1000 na nich zarobiłem, czyli tak naprawdę to jest dobry, to jest dobra minigra do tego, żeby na karmę zarabiać. Bo można sobie pieniądze na rośnikach farmić. Ty, ale ja nie wiem, czy mi się to uda. Bo jestem tutaj w obłąkanej sytuacji. Widzicie, ile ja zarabiam? Ponad 23 tysiące już mam i to jest, już będzie ostatnia fala. No nie! No to jest już ostatnia fala, dobra. To niech oni sobie tu przejdą, ja się skupię tutaj na tych. Kurczę byki! No nie! No nie! Ale udało się chyba. Uwaga! Siup, siup i ostatni orzech teraz. I mamy to chyba. Tak, moi drodzy, mamy to. Udało nam się ukończyć tą minigrę. Dosyć fajna. Nowa minigra odblokowana. Kolejną minigrą, jaką będziemy robić, to będzie jednoręki zombita, czyli losowanie. To on... Loteria, tak? To jest loteria, czy... Spin. Jak to się nazywa? No, to coś, to takie maszyna do kasyna, że losuje nam. Dobra, w sklepie nic nie mam, a w ogóle rozejrzyjmy się, co możemy kupić w tym sklepie, bo są tu jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Na pewno tak, w sklepie możemy kupić te rzeczy z ogrodu. To jest ślimak śmierdziel, pomaga ci w zbieraniu monet. Tak, on zbiera monety w ogródku, ale to jakbyśmy mieli przeludnienie roślin, to na razie nie opłaca się. Na roślinach, na poziomach będziemy zdobywać również roślinki. I tu można sobie kupować nocny ogród i wodny ogród. Do tego również możemy kupić drzewo mądrości, którego na razie nie będziemy kupować, bo na niego jest marnotrawstwo pieniędzy, według mnie teraz przynajmniej. Więc wolałbym sobie już kupić takie fajne tutaj rozszerzenia, niż właśnie te roślinki. I co ja chciałem sobie kupić? Na pewno sobie kupimy w następnej kolejności te 9 slotów, więc w kolejnym odcinku prawdopodobnie zrobimy sobie... Zrobimy sobie przetrwanie noc. Tak. Tak sobie zrobimy to. A tymczasem, jeśli z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało.
Zapraszam Was do zostawienia opinii w komentarzu, zostawienia kciuka w górę, do kliknięcia przycisku subskrybu, jeżeli jesteście nowi albo jeszcze tego nie robicie. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie już jutro o 16. Ciao!